Witam serdecznie. Dzisiaj znajdujemy się w nieco innym miejscu i w nieco innych okolicznościach, jakby się chciało powiedzieć, przyrody. Znajdujemy się w Bochni, w gospodarstwie Kłusek, gdzie mamy okazję obejrzeć nasze odmiany z segmentu malinowego, czerwonego, śliwkokształtnego w nieco innych obiektach, bo są to starsze szklarnie i tunele zblokowane. No i przede wszystkim jest to nieco inna uprawa, ponieważ jest to uprawa odmian, które są niezaszczepione, a rozsadę na tym gospodarstwie produkuje sam producent. Zobaczcie sami, jak to wygląda. Jesteśmy teraz w tunelu foliowym, gdzie rośnie doskonale Wam znana odmiana Ekstradena. Zazwyczaj spotykamy ją w szklarniach, niemniej tutaj w tej lokalizacji mamy tą odmianę posadzoną w tunelu. Jak widzicie, jest ona niezaszczepiona i nieregulowana, a mimo to roślina wygląda bardzo dobrze, jest silna, generatywna, doskonale wiąże i wypycha owoce. I jak widzicie, wygląda to naprawdę imponująco. Grona są bardzo okazałe. Zaczynają właśnie dojrzewać pierwsze grona. I jak widzicie, od góry do dołu roślina świetnie wiąże i świetnie wygląda. Jest z nami gospodarz, pan Tomek Kłusek. Panie Tomku, co pan myśli o tej odmianie, w której się teraz znajdujemy? To jest odmiana Ekstradena. W poprzednim roku miałem posadzoną próbkę tej odmiany. Bardzo ładnie owocowała. Pracownicy zwrócili mi uwagę, że są zadowoleni z prowadzenia tej rośliny, czyli wierzchołek prowadzi się blisko sznurka i jest mniej pracy. Również odmiana nie potrzebuje redukcji gron ani zakładania łuczków w późniejszym terminie. A co do samego szczepienia, pan tutaj prowadzi odmianę nieszczepioną. Jak pan widzi wigor tej rośliny? Wigor rośliny jest bardzo dobry przez cały rok. Odmiana nie jest szczepiona z tego powodu, że rozsadę produkuje sam. Z tego co widzę, nie wymaga szczepienia. Owoce bardzo ładnie dojrzewają równo, są przez cały rok wybarwione, nie ma problemu z plamami ani z zieloną piętką czy z suchą zgnilizną. Dziękuję bardzo. Dziękuję. W gospodarstwie państwa Kłusek jest też kilka odmian malinowych. Za mną mamy odmianę Malduo. Bardzo ciekawa, świetnie nadaje się właśnie na tego typu uprawy. Tutaj w tym przypadku odmiany nie zaszczepiono. Wigor jest dość dobry. Grona są bardzo dobrze powiązane i świetnie się prezentuje. Obok odmiany Malduo jest tutaj jedna z najpopularniejszych odmian malinowych w Polsce, czyli Maluno. Tutaj jest posadzona nieco inaczej, bo jest ona tutaj niezaszczepiona. Producent sam robi dla siebie sadzonkę i te owoce i rośliny, jak widać, doskonale sobie radzą w tych warunkach. Roślina doskonale wiąże pierwsze grona. Powoli zaczynają tutaj pierwsze owoce dojrzewać, ale spójrzcie, jak wygląda wiązanie kolejnych gron. Wszystko jest idealnie powiązane, a ponadto roślina, mimo to, że jest nieszczepiona, to zachowuje bardzo dobry wigor. Trzecia z naszych najbardziej znanych malinowych odmian, czyli Maturbo. Jest to najnowsza propozycja naszego portfolio. Odmiana, która rzeczywiście jest bardzo ciekawa. Jest to zupełnie inna odmiana, aniżeli Maluno i Malduo, ponieważ jak widzicie, ma ona zupełnie inny pokrój. Jest to roślina bardzo generatywna, o otwartym pokroju i co za tym idzie, również o doskonałym wiązaniu. I tu ponownie mamy przykład tego, że można w takich obiektach uprawiać rośliny nieszczepione, a mimo to doskonale wiążą owoce i bardzo dobrze wyglądają. Na koniec chciałbym Was zabrać do zupełnie innego tunelu foliowego, w którym mamy odmianę Romanella, czyli jedną z popularniejszych odmian śliwkokształtnych w naszym kraju. Owoce tej odmiany rzeczywiście wyglądają bardzo okazale. Owoce te są bardzo ładnej barwy, doskonałego smaku, a przy tym, jak widać, są one naprawdę wyrównane na gronach. Sama odmiana jest o charakterze bardzo generatywnym, doskonale wiąże owoce. Można ją regulować do 6 owoców w gronie, mimo to, że nie jest zaszczepiona, doskonale wiąże kolejne owoce. Na dzisiaj to już wszystko, co dla Was przygotowaliśmy. Mam nadzieję, że zainteresowało Was nieco inne podejście do produkcji niż zazwyczaj. Odmiany nieszczepione, w nieco innych obiektach niż zazwyczaj, ale mimo wszystko bardzo ciekawa, bardzo ładna produkcja. Mam nadzieję, że podobała się Wam. Po więcej informacji, jak zwykle, zapraszam Was na naszą stronę internetową tomatoakademii.pl i do kontaktu z nami. Do zobaczenia.